dla wchodzących gumesz, czy to ma być wyrównana walka, czy celem jest awans. Pytanie do Rafała, czy tak naprawdę to, co najlepsze we Wrocławiu, dopiero masz zamiar i dopiero pokażesz? Dziękuję. Cel dla nas na trzecią rundę jest awans, do czwartej. I tak przygotowujemy się do tego. Jest to dwumecz. Często mówimy, że nie jeden mecz decyduje o tym, jak się potoczą losy zespołu, tylko dwa mecze decydują o tym, czy się awansuje, czy też nie. Chcemy awansować, to co powiedziałem, dla rozwoju klubu, zawodników. Chcemy grać w fazie grupowej Ligi Konferencji. Jest to sprawa, która jest realna, natomiast trzeba zadbać przede wszystkim o nasze przygotowanie i robimy teraz wszystko z drużyną, aby być gotowym na ten dwumecz, który jutro się zaczyna. Jeszcze Rafał miał. Odpowiadając na to pytanie, może zacznę od tego, że w końcu miałem możliwość się dobrze przygotować odpowiednio na obozie do tego sezonu. Omijają mnie, dzięki Bogu, kontuzje. I myślę, że to, co najlepsze, to dopiero przed nami. Ja też gdzieś wypadłem z tego rytmu meczowego i też potrzebowałem czasu, żeby dojść do siebie i do optymalnej formy. Ale tak jak mówię, no nie mi też siebie oceniać, ale wydaje mi się, że do tego sufitu jeszcze mojego daleka droga i będę pokazywał się jeszcze z lepszej strony. Znaczy, problemów zdrowotnych jako takich nie mamy, gdyż jedynie Marcel Zyla, o którym wiemy, że wypadł nam na dłuższy czas, jest poza możliwością skorzystania z niego. Ostatnio w meczu z Araratem w 30 którejś minucie zszedł Mateusz Praszelik. Waldek Sobota też dwa dni nie trenował zespołem. Natomiast w głowie skład i w głowie pomysł na to, co jutro będzie, jest. Natomiast nie ma jeszcze podjętej w 100% decyzji, w jakim zestawieniu wyjdziemy. Na 24 godziny przed meczem zawsze można dokonać dwóch zmian w kadrze na kolejną rundę. Dlatego zobaczymy po treningu, patrząc na zespół, w jakim zestawieniu jutro drużyna będzie szykować się do tego spotkania z drużyną z Izraela. Ja rozumiem, że Praszelik nie może zagrać w tym meczu jeszcze, tak? Wyjdzie dzisiaj na trening, wczoraj był na treningu. Zobaczymy, podejmiemy decyzję po zajęciach, będziemy mądrzejsi. Jeszcze jedno pytanie o Marka Tomasza. Wiadomo, że jego sytuacja widzę jest taka, że nie zagra w kilku najbliższych meczach, bo wyszłone kartki. Dzisiaj dowiemy się, jak długo to prawda będzie. Czy to ma wpływ na jego funkcjonowanie, wydarzenie w kontekście europejskich pucharów? Czy pan wykazuje po prostu jako piłkarza, który jest do dyspozycji tym bardziej w tej sytuacji, że nie będzie grał nic? Znaczy, jest do dyspozycji jak każdy zawodnik zdrowy. On ma być gotowy do tego, ma sobie poradzić z tą sytuacją, która miała miejsce, która zdarzyła się w Krakowie. Mówiliśmy dużo o kontroli emocji, o tym, aby się nie dać sprowokować. Ja często powtarzam, że w takiej sytuacji, kiedy jest 90. minuta meczu i bramkarz biega w pole karne drużyny przeciwnej, to traktujemy go w cudzysłowie jak diabła, który wszystkich będzie prowokował dookoła i zwróci na siebie uwagę, nie tylko innym kolorem koszulki, ale także tym, że nie często to się zdarza, i on prowokował zawodników, bo to było widać. Bardzo to wyprowadziło niestety z równowagi naszych piłkarzy, faulował. Sędzia powinien wcześniej przerwać akcję, do takiej sytuacji jak z Markiem Tomaszem by nie doszło. Ten faul należało zagwizdać wcześniej, sędzia tego nie widział, dopiero interwencja VAR spowodowała to, że był faul dla drużyny Śląska, żółta kartka dla Chroszczo, który zasłużył na inną karę, w moim przekonaniu, dużo wcześniej, jak się zachowywał w polu karnym. No i niestety Mark dostał czerwoną kartkę. Jest to nauka, to nie jest łatwe w takich momentach, kiedy gra się w 10, kiedy broni się całym zespołem i do ostatniego momentu walczy o zwycięstwo, aby być cały czas opanowanym. Markowi puściły nerwy. Wiemy o tym, że jest to miejsce na rozwój. Trzeba sobie dawać z tym radę, Marka poniosło, będzie na tym cierpieć i on, i drużyna, ale bardziej on, bo wypadnie na kilka meczów, w jego miejsce będzie grał inny zawodnik, dalej będzie musiał walczyć o miejsce w składzie po powrocie. Proszę, dziękuję.
Dzień dobry panie trenerze, dzień dobry Rafał i mocno-dobrowskie fakty. Ja mam pytanie do Rafała. W ostatnich meczach występowałeś jako ten jeden z dwóch środkowych pomocników obok Krzysztofa Małczyńskiego. Natomiast bramka nie uznana co prawda za garatem, asysta teraz do Erika Exposito. I pytanie do ciebie, czy ty widziałbyś się w przyszłości, ewentualnie rzeczywiście pan trener miał na ciebie taki pomysł, jako jedna z tych dwóch dziesiątek operująca za napastnikiem, czyli pozycje, które obsadzają Robert Pitt, Waldek Sobota, czasami, czasami Mateusz Kaszewicz. Dziękuję. Pan trener, jeżeli też coś od siebie chciałby na ten temat dodać, to bardzo proszę. Dziękuję. No ta kwestia w moim temacie jest bardzo często poruszana. Jakby wszyscy już tutaj dobrze wiedzą o tym, że jestem dość uniwersalnym zawodnikiem i nie ma dla mnie problemu, czy to zagrać w środku pomocy, czy właśnie na pozycji numer 10, czy też jako środkowo obrońca. No, mi pozostaje tylko to, żeby wypełniać założenia taktyczne, a jaka to będzie pozycja, to już podejmuje trener decyzję ze swoim sztabem szkoleniowym, więc no ja na pewno nie będę się obrażał, jeżeli ktoś będzie mnie stawiał na pozycji, na której mniej czy lepiej się czuję. Ja po prostu wypełniam swoją jakby robotę. Robię to jak najlepiej potrafię i tak bym odpowiedział na to pytanie. Rafał mi mówi, że jest urodzoną dziesiątką. Cały czas przychodzi, wierci dziurę na dziesiątkę, na dziesiątkę, na dziesiątkę. Chcemy wykorzystać potencjał każdego zawodnika i tutaj liczy się przede wszystkim dobro zespołu. Jeżeli uznamy w sztabie, że dziesiątka to jest na dany mecz optymalna pozycja dla Rafała z korzyścią dla drużyny, to na pewno tam zagra. Rafał miał możliwość zagrania na tej pozycji z meczu Spajdę przez 20 parę minut. Natomiast nie wykluczam w przyszłości, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Zależy to od wielu kwestii. W meczach sparingowych Rafał występował także na pozycji środkowego obrońcy. My chcemy, aby zawodnicy wykorzystywali swój potencjał, byli gotowi w każdym momencie zagrać dobrze na różnych pozycjach, bo to też jest wielkość zespołu, drużyny i zawodników, że mogą to zrobić. Dzisiaj Rafał jest zawodnikiem środka pola. Uważam, że ta jego forma cały czas idzie do góry, tendencja zwyżkowa. Rozwijamy się, pracujemy. Ostatnie mecze, czy ten mecz z Araratem, czy wejście z Krakowią dało w końcu liczby, jeżeli chodzi o Rafała, z czego się pewnie cieszy, asysta, którą dał do Erika Exposito. Palce lizać, można ją pokazywać i to pokazuje też granie w przód. Ale ma być gotowy. To co mówię, tu się nic nie zmieni. Każdy z piłkarzy ma zadbać o siebie, o swoje przygotowanie do meczu. Jedyna droga do tego, aby grać w piłkę. Macie Polski Śląsk, kilka pytań do trenera. Zacznę od, trochę wracając do meczu ostatniego z Krakowią i zmiany w bramce i pojawienie się Matusza Putnockiego. Czy to miało związek z jakimiś problemami Michała Szrodnika, czy po prostu taka decyzja trenerów? I czy to oznacza, że aktualnie Matusz Putnocki jest bramkarzem numer jeden w Śląsku? To nie była decyzja spowodowana problemami Michała Szromnika. Michał Szromnik w 13 meczach, które prowadziliśmy jako sztab, grał bardzo dobrze, był zawodnikiem, z którego byliśmy zadowoleni i jesteśmy cały czas zadowoleni. Natomiast akurat na ten mecz zdecydowaliśmy się na to, że do bramki wejdzie Matus Pucnocki. Powtórzę się cały czas w kontekście z tym, co mówię do każdego z zawodników. Każdy z nich ma być gotowy. Mamy dwóch świetnych bramkarzy. Mało który klub w Polsce może sobie pozwolić na to, albo może powiedzieć, że ma dwóch wyrównanych zawodników na danej pozycji, a my to mamy. Matus jest 30-kilkuletnim zawodnikiem, Michał jest 20-kilkoletnim zawodnikiem, który podpisał niedawno ze Śląskiem Wrocław kontrakt nowy. Bardzo na niego liczymy, ma być gotowy. W danej sytuacji skorzystamy na pewno, to co powiedziałem wcześniej, aby największy korzyść tego, kto broni, miała drużyna. Trener często się mówi, że ma podejmować sprawiedliwe decyzje. Ja uznaję zasadę, że trener ma podejmować trafne decyzje w piłce seniorskiej. Piłka juniorska jest zupełnie inna, natomiast w seniorach trafność decyzji jest najistotniejsza. Tak, to tutaj jeszcze kontynuując trenerze, chciałbym zapytać o... Bo wspomniał ten, że można dokonać zmian w tej kadrze na mecz kolejnej rundy. Spoglądałem na stronę UEFA, na ten moment ta kadra była taka sama, czyli nie było w niej m.in. Quintany i Nsondy.
I tak to na ten moment wygląda? Czy tam jakieś zmiany? Znaczy, tutaj też muszą być spełnione pewne kryteria. Na tej liście 25-osobowej są 4 miejsca dla wychowanków. My dzisiaj, jeżeli chodzi o Śląsk Wrocław, możemy na tą listę zgłosić zawodników wychowanków. Berger, Łyszczarz, Krocz. To jest trójka zawodników, jedno miejsce jest wolne, gdyż nie mamy wychowanka spełniającego wymogi, aby wpisać go na tą listę. Z wychowanków możemy wpisać juniorów, natomiast to nie jest na zasadzie takiej, że wpiszemy sztuka dla sztuki do zawodnika, który nie ma szans zagrania. Szukamy rozwiązań zupełnie innych. Na tej liście musi być też 4 zawodników, ja to nazywam zielonych, czyli takich, którzy są szkoleni w Polskiej Federacji, i 17 osób białych, z których można wymieniać zawodników. Także mamy też pewne ograniczenia. Gdyby Lewkot był traktowany jako wychowanek, a nie jest, bo był na wypożyczeniu w Ślęzie Wrocław przez jakiś czas, albo poprawa w Skrze Częstochowa, to ta sytuacja byłaby dla nas zdecydowanie bardziej jasna i wpisanie ich jako wychowanków pozwoliłoby na inne ruchy. Dzisiaj jest tak, jak jest, dlatego czekamy do ostatniej chwili, żeby nie zgłosić albo nie zamknąć listy do ostatniego treningu. Zawsze musimy wziąć pod uwagę fakt, że na ostatnich zajęciach, oby nie, może się coś wydarzyć, stąd też otwieramy sobie tą furtkę. Ja mam pytanie, proszę, tak z ciekawości, nie wiem, czy pan odpowie na to pytanie. Kiedy wylosowaliście Hapoel Berszewa, czy zwrócił się pan z prośbą do działaczy, nie wiem, Termaniki Górnika Zabrze i chyba Sami Rzeszów o zapis meczu, prawda? Bo oni byli treningi wiosną, przepraszam, latem w lipcu, to był ten skład bardzo przybliżony do tego, który pewnie jutro zagra. Czy na pana to był jakiś materiał godny analizy, czy nie nastąpiła taka? Znaczy, w głównej mierze koncentrowaliśmy się na 2 meczach z Bułgarami, z zespołem Arda, który grali w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Natomiast śledziliśmy oczywiście w miarę możliwości wszystko to, jakie ruchy poczynała ta drużyna. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze mecze sparingowe, które są rozgrywane, oddają to, co jest w meczach o punkty, w meczach o stawkę. Dlatego w głównej mierze koncentrowaliśmy się na tych 2 ostatnich pojedynkach w drugiej rundzie. Nasz analityk był w Bułgarii, oglądał drużynę HPL-u w meczu wyjazdowym i głównie na podstawie tego przygotowujemy się do meczu. Natomiast HPL HPL-em, ale my się koncentrujemy na sobie. Chcemy wiedzieć jak najwięcej o przeciwnikach. Zawodnikom przedstawimy na pewno najważniejsze informacje dotyczące drużyny naszej, przeciwnej. Natomiast najistotniejsze w tym wszystkim jest to, jak będzie Śląsk grał. W jaki sposób Śląsk będzie realizował zadania, jak będzie grał w ataku, jak będzie grał w obronie, jaka będzie nasza reakcja na fazy przejściowe, na momenty w grze. No to są najistotniejsze rzeczy i na to mamy być gotowi. Najważniejsze jest forma i dyspozycja dnia Rafała i spółki. Proszę. Pytanie do trenera. Oczywiście trener nie powie nam na co szczególnie zwracać uwagę w HPL-u, bo to gdzieś tam zostanie w szatni. Natomiast jakby trener porównał siłę HPL-u do siły Araratu, czy to jest dużo mocniejsza drużyna zdaniem trenera i będzie to dużo cięższy przeciwnik, czy może na podobnym poziomie jak trener to? Nie będę porównywał, bo to są zupełnie 2 inne zespoły i tutaj ktoś by powiedział, że drużyna z Armenii łatwa powinna być do pokonania. No nieprawda, no było tam tych zawodników z Armenii kilku byłych reprezentantów danych krajów, którzy na poziomie reprezentacyjnym rozegrali kilka spotkań. Nie zapominajmy, że nasi zawodnicy niektórzy jeszcze grali na poziomie drugiej ligi, jak Szymon Lewkot, jak Garcia, który 2 miesiące temu nawet nie marzył o tym, że będzie grał w europejskich pucharach, bo grał na poziomie drugiej ligi hiszpańskiej. Janasik niedawno jeszcze grał na poziomie pierwszej ligi, także tutaj to doświadczenie drużyny przeciwnej było wyższe. Natomiast my się chcemy rozwijać. Mecz z nimi pokazał wiele aspektów bardzo dobrych, na które zwracamy uwagę i które nas cieszą, ale pokazał też mankamenty, nad którymi trzeba pracować. Na pewno zespół HPL-u jest bardziej wymagający na papierze. Natomiast jak się co się okaże na boisku, zobaczymy. Nie porównuję i nie powiem, kto jest faworytem, kto nie, bo nie interesuje mnie to zupełnie. Interesuje mnie Śląsk, drużyna, żeby wyszła odważnie grająca, konsekwentnie grająca, będąca zdeterminowana i walcząca o awans do kolejnej rundy. Andrzej? Tak, właśnie, przypomnę, bo tutaj jak pan słusznie potwierdził, że drużynie z Armenii w Araracie byli piłkarze, bo już
większym doświadczeniem, no to na tej samej skali, to znaczy, to zgodzimy się, że w Berszewie są piłkarze już z bardzo dużym doświadczeniem, nawet wielokrotnie znacie Izraela, może nie wszyscy zagrają. Na pewno pod tym kątem też Pan to analizował i jak się to odnieść do tego, jak Śląsk gra w tych meczach w tym sezonie, czyli no, taki trochę radosny futbol, jeśli chodzi, prawda, o liczbę straconych bramek, no to tego jest dużo, Pan podkreśla, że Pan to kupuje, przyjmuje, bo Śląsk jednocześnie nie przegrywa meczów, często wygrywa, ale czy nie boi się Pan, że właśnie ten mecz, czy uczula Pan piłkarzy swoich, że ten mecz właśnie z HPL-em może być taki negatywnie przełomowy, że tu może się coś niedobrego też stać, no bo choćby w tych meczach pucharowych z Bułgarami HPL pokazał, że potrafi bezlitośnie wykorzystywać błędy w obronie i no pytanie, jak też będzie w obronie oczywiście HPL, czy się jest w stanie znowu z nawiązką nadrobić to, co straci swoimi Bułgarami. Znaczy, HPL gra bardzo pragmatycznie, my o tym wiemy. Natomiast to co też powiedziałem na konferencji po meczu z Araratem, mnie nie cieszy to, że stracimy gole. Cieszyła mnie gra ofensywna, że tworzymy szanse, że jesteśmy w posiadaniu piłki, że te akcje są ładne dla oka, że oddajemy dużo strzałów, że jest wymienność pozycji i tak dalej. Natomiast bramki tracimy nie przez złą grę w defensywie, jeżeli chodzi o organizację gry. Dużo się bierze przez indywidualne błędy, straty i fazy przejściowe na swojej połowie. Przykład bramki z Araratem, gdzie Garcia przy naszej ławce rezerwowych nie traci piłka, ale nie reaguje, co się dzieje. Oczywiście później zabrakło bloku siedmiu zawodników, którzy byli przy piłkarzu, który oddał strzał. Gol u nas po naszym aucie, gdzie traci Wojtkowi goli, piłka została pod nogą, czyli błąd indywidualny, stały fragment gry dodatkowo do tego. Także jesteśmy świadomi tego. Ja nie powiem, że jestem zadowolony, bo nie jestem i drużyna o tym wie nad czym pracować. Potrzeba nam przede wszystkim jeszcze większej koncentracji w tych wszystkich działaniach defensywnych, realizacji zadań, które wymagamy od drużyny. Jestem przekonany, że to będzie szło w coraz lepszym naszym wydaniu. Mecz z Krakowią to pokazał. Drużyna w defensywie grała dobrze po golu na 2-0. Być może to spowodowało, że ten gol Erika rozluźnił trochę zespół, że tak szybko Krakowia strzeliła gola, ale w momencie, kiedy graliśmy w 10, gra obronna wyglądała bardzo dobrze. Bronienie dośrodkowań, zamykanie środka boiska, wybieganie naszych środkowych pomocników do ich stoperów, praca całego zespołu i komunikacja była na topowym poziomie i z tego jesteśmy zadowoleni. Na koniec była sytuacja taka, że była nerwowa końcówka, 101 minut gry. To też może trochę wpłynęło na ocenę tego, że szczęśliwe zwycięstwo. Ja do tego tak nie podchodzę. Uważam, że zwycięstwo w Krakowie było zasłużone. Jeszcze jedno pytanie, ostatnie o Wojciecha Dole, bo nie zagrał już z wartą wolną, wtedy Pan tłumaczył, że on stosuje taki cykl dochodzenia do maksymalnej tej pozycji po tych pozycjach zadań. Ale zagrał już z Krakowie, czyli po tych 3 dniach. Czy to oznacza, że on już przeszedł ten indywidualny cykl i teraz jest piłkarzem absolutnie do dyspozycji, nawet w tym rytmie co 3-4 dni? Nie jest tak, że już przeszedł ten cykl, on cały czas jest w tym cyklu. Przyjdzie taki moment też w sezonie, że będzie pracował indywidualnie, wzmacniając deficyty, które ma. Przeprowadzamy badania Biodex, które pokazują, jak wygląda jego prawa noga, lewa noga. Zerwanie wiązadeł jest bardzo poważną kontuzją i my tutaj w żaden sposób nie możemy dopuścić do sytuacji, że któraś z jego nóg będzie nie w 100% do gry, bo to może spowodować problemy, a tego nie chcemy. Wiemy, jakim zawodnikiem jest dla nas Wojtek i w szatni, i poza, i na boisku. Także powiedziałem, że nie jest gotowy, żeby cały czas grać co 3 dni. Natomiast to nie jest też tak, że my będziemy skorzystać z niego tylko co tydzień. Będą sytuacje takie, że zagra na przykład 4 razy pod rząd, potem damy mu odpocząć, wszystko będziemy w jakiś tam sposób monitorować. Mamy fizjoterapeutów, którzy na bieżąco sprawdzają jego stan zdrowia, mamy badania, które mu zlecamy raz na jakiś czas, także to jest bardzo istotna rzecz. Cały czas jestem w kontakcie z doktorem, z naszymi trenerami motorycznymi, którzy mają z Wojtkiem kontakt na boisku i tutaj zrobimy tak, aby wszystko było jak najlepiej. Jest Wojtek do dyspozycji jutro, co będzie w niedzielę w meczu z Lechią. W ogóle o tym nie myślimy, gdyż dla nas najistotniejsze jest to, co się będzie działo jutro o 20. Proszę, jeszcze dwa pytania krótkie do trenera.
Rozmawialiśmy tutaj przed chwilą też o tych deficytach w defensywie. Wiemy oczywiście, że to nie tylko zależy od obrońców. Natomiast chciałem zapytać o jedno nazwisko, czyli o Konrada Poprawę, to, który był gdzieś tam, no można powiedzieć, podstawowym obrońcą w końcówce zeszłego sezonu, miał kontuzję, ale po kontuzji chociażby Łukasz Bejger już skoczył, już gra, a Konrad na razie jeszcze na boisku się nie pojawił. I chciałem zapytać, jakby, z czego to wynika i też czy już jest bliski tego, żebyśmy go z powrotem zobaczyli na Konrad. No, powtórzę to, co zawsze mówię, ma być gotowy. Nigdy nie wiadomo, kiedy tą szansę dostanie, być może dostanie szansę w najbliższych dniach. Ma być cały czas przygotowany do meczu, aby pomóc drużynie. Każdy z tych piłkarzy, który siedzi w szatni, jest potrzebny temu zespołowi. Liczymy na to, że tych meczów do końca rundy będzie bardzo dużo i na pewno z każdego będziemy korzystać. Dlatego mają dbać o siebie, mają walczyć o to, aby grać, czy grają na poziomie drugiej ligi w zespołu rezerw, czy będą do dyspozycji w pierwszej drużynie, mają dawać siebie 100%. Jedyna droga do rozwoju. Konrad w okresie przygotowawczym złapał drobny uraz, który wyeliminował go na kilkanaście dni czy kilka tygodni. To też miało wpływ na to, że pracował indywidualnie, aby móc trenować z drużyną. Dzisiaj już trenuje pełną parą. Podejmujemy decyzje najlepsze dla zespołu i dzisiaj Konrad jeszcze nie zagrał żadnego meczu, ale w niedalekiej przyszłości może się to zmienić. Jeszcze jedno nazwisko chciałem zapytać, czyli o Lubango Musonda. Może tak przewrotnie, czym podpadł trenerowi, że nie znalazł się w tej wąskiej kadrze na mecze europejskie, ale też nawet ostatnio nie znajduje się w meczowych dwudziestkach. Zaskakujące. Czy Lubambo Musonda nie znalazł się w tej 17, no sami sobie odpowiadamy, bo jest wąska kadra i tutaj ma walczyć o miejsce w składzie, czy to wywalczy miejsce, czy nie. No. Też wszystko i wyłącznie zależy od niego. Zagrał od początku w meczu z Wartą Poznań, gdzie wymagamy od zawodnika grającego na pozycji wahadłowego zdecydowanie więcej. I został zmieniony w przerwie. Po tym meczu zgłosił uraz mięśnia czworogłowego. Wypadł na 5 dni chyba treningów, jeśli się nie mylę. Zagrał teraz w meczu drugiego zespołu. Dzisiaj wychodzi na trening. Ma walczyć.